pierwszy dzień w szkole, potem kolejne sukcesy i porażki. I także zostało. Czas płynął bardzo szybko. Z roku na rok czekaliśmy, by powiedzieć do widzenia szkoły, by po wakacjach znów się z tobą spotkać. A dzisiaj nadszedł czas, żeby powiedzieć cześć, że zobaczymy się we wrześniu. Trzeba liczyć się z opinią grupy i zdaniem kolegów. Stwierdziliśmy też, że nie zawsze zwycięża sprawiedliwość. Często Polacy decydowały, że to jest siła przebicia, a czasami siła fizyczna. Tak, wtedy weszliśmy w okres buntu. Staliśmy się krytyczni, posłuszni, a nawet złośliwi, szczególnie ja. Dzisiaj prosimy o wybaczenie za nasze nieposłuszeństwo, mimo naszej niepokory. Podziwiamy tych wychowawców, którzy literę prawa łączyli z literą serca. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy wymagając, umieli zachować taryfę rynkową. Rozumieli, że uczeń tak samo jak dorosły ma dobre i złe dni, kłopoty ze zdrowiem i z najbliższymi domami. Ten nasz 10-letni maraton. I tak trwa ten nasz swój 10-letni maraton. Nie zawsze mieliśmy równe tempo. Sprzystawaliśmy, by odpocząć, a czasem polenić się. Niektórych trzeba było pchać na siłę, ciągnąć do mety, na której dzisiaj stoimy. Proste, pochamy bez.
swoimi refleksjami. To taki krótki rachunek reasumuje na wakacje? Oj, chyba tego rachunku nikt z nas tak szybko nie odwali. Coś my tam teraz robili? Ja kiedyś bilet zdechowałem i nawet niedługo czekałem. Zamiast się uczyć, sypiałem z panem z książkami pod poduszką. Mowa jest milczenie. Mowa jest srebrem, a jest złotem. Ten morał na mnie święty, kiedy mnie pytałem o milczenie zaklęty. Gdzie woda nawet niknąć nie chciała, ja zawsze z trudu sypiała. Nie przed klasówką, zawsze szpankowało zdrówko. Patrzcie, jak się te nasze dziewczyny ładnie uśmiechają. Widzisz coś w tym dziwnego? My nie rozrabiałyśmy kolego. One nie rozrabiały, tylko sprawdzalne ich klasówki ciągle przekładały. Tak, tak było. Nie jesteśmy aniołami. Gdyby do szkoły chodziły anioły, wyglądałoby to dosyć normalnie. Tyle tylko, że anioł anioła w czasie lekcji piórnikiem nie bania. O tak, wspominaliśmy trochę, ale teraz nadszedł czas pożegnać. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, co jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieje się z innymi. Te słowa Jana Pawła II niechaj będą wyrazem uznania dla was, drodzy pedagodzy. Dzieliliście się z nami swoją wiedzą, z uporem i oddaniem kształciliście naszą umiejętność, uczyliście nas wytrwałości, dodawaliście odwagi i zachęcaliście do działania. Pierwsze słowa podziękowania kierujemy do pana dyrektora. W imieniu wszystkich absolwentów z całego serca pragnę podziękować panu dyrektorowi za to, że opiekował się pan nami i troszczył o nas. Dbał o nasze bezpieczeństwo na różne sposoby. Chciał pan, żeby szkoła była naszym drugim domem. Dziękujemy. Chcemy także podziękować naszej wspaniałej wychowawczyni, która włożyła trud i serce w nasze wychowanie. Była z nami w chwilach radosnych, jak i mniej szczęśliwych. Za każdą godzinę razem dziękujemy z całego serca. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, którzy tak wytrwale i cierpliwie prowadzili nas po labiryncie szkolnego życia. Za dar najpiękniejszym, za wiedzę oraz dobre wychowanie. Dziękujemy, a zarazem przepraszamy za wszystkie zmartwienia i przykrości, których byliśmy autorami. W naszej pamięci pozostanie również pani Ewa Winkowska, która w tym roku, tak jak my, opuszcza mury tej szkoły. Dziękujemy pani za wyczerpujące informacje o najdalszych zakątkach świata, za góry i doliny, lądy i wody, za uśmiech i oddanie, jakie towarzyszyły tym wędrówkom. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez udziału rodziców. Dziękujemy wam, kochani, za troskliwą opiekę, za waszą cierpliwość i wyrozumiałość, a także za pomoc i wsparcie, na którą zawsze mogli się liczyć. Gorące podziękowania pragniemy również złożyć wszystkim pracownikom naszej szkoły, zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębne Jeziora, obecnym tu nadruszonym oraz wam, drodzy koledzy i koleżanki. Niech wyrazem naszej wdzięczności będą te skromne kwiaty oraz piosenka. Thank you.